Moje kochane zabaweczki. Oj, chyba zgłodniałam. A, jestem głodna. Uwielbiam taniec. To takie wesołe. Kto tam krzyczy? Chyba trzeba biec na ratunek. Jaka ciekawa książka. Oj, a cóż to? Słyszę krzyk wnuczki. Pędzę na pomoc. Uwielbiam takie lody. Są pyszne. Co się dzieje? Muszę się spieszyć. Już biegnę do ciebie, Jill. Jestem głodna. Chcę jeść. Nakarmcie mnie. Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę pączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy. Oczywiście. Jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy. I czekamy. A ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie nudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka. Świetnie sobie radzisz. A co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście. Smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola Boga, co za koszmar, to przerażające! Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Pora na strzykawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. To było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jakie ja mam pączki. Cieszą oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Nie chcę je jeszcze ozdobić posypką. Kurczę, nie mogę tego otworzyć. Jakaś ciasna pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi, posypię je w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Częstuj się, Jill, smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek, taki zabawny. Spróbuję. Oj, jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki. Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Ugotuję i już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko. Pomożesz mi. Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko, poparzyłaś się. Nie? To dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Wezmę mąkę. A psik! Oj,
Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko, sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokroić ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika. No i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. Teraz wezmę ten kawałeczek i uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. A teraz pokroję na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa. Mądra dziewczynka. Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie, ratunku! Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą, nie śmiej się już. Ups. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Pora upiększyć ten makaron. Brawo. Kałamarnica nas wyręczy. Czarnego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni. Dodajmy keczupu. Polewam nim danie. Pięknie. Ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo, co zawsze. A ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Ojej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc nie mam ochoty. To obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity. Tak, to jest zwycięzca. Hurra, wykosiłam konkurencję. Znowu pora zakasać rękawy. Tym razem chcę się czegoś napić. Czegoś słodkiego i pysznego. Rączko, jesteś gotowa? Robi się. Ups. Co tam jest? A, widzę. Zaraz zrobię ci napój. To ja zacznę, dobrze? Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to, skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe. Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie. Super. Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę M&M'sy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Tak będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. Kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję Sprite'em. Cóż za słodki, smaczny koktajl. Z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką. I dodam małe słomeczki. No coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnuczce bardzo zdrowy smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc.
kwiaty, to obrzydliwe. Jill będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, szklanka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie Sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś. Wednesday, pozbądź się tego. Rączka, pospiesz się. Świetnie, dziękuję. Bita śmietana jest super. Będzie udawać mózg. A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem. Na wierzchu umieszczę oko i pająka. Doskonale. Jesteśmy gotowi, Jill. Jakie piękne. Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły, pyszny. Co to jest? Seler? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny, kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło. Ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Hurra! Znowu wygrałam. Dobra, a teraz zróbcie mi burgera. Dacie sobie radę? Okay. Oczywiście, że tak. Dla ciebie wszystko. To nie powinno być trudne. Bleh, surowe mięso. Zabieraj jej, babciu. Zacznę od bułki. Burger powinien mieć bułkę na dole i bułkę na górze. A w środku coś smacznego. Na przykład Nutellę. Bo dlaczego nie? Słodki burger jest już prawie gotowy. To się wymyka spod kontroli. A to dopiero początek. Teraz pianki marshmallow. Spróbujmy. Właśnie to, czego potrzeba do słodkiego burgera. Dodam ich więcej. Nigdy nie widziałem bardziej absurdalnego przepisu. A na bułce ułożę kilka pianek marshmallow. Super. Czas pokazać wam, co to jest prawdziwy burger. Żadnej Nutelli i żadnych słodyczy. Najważniejszą rzeczą w burgerze jest kotlet. Całkowicie się z tobą zgadzam w tej kwestii. Najpierw robię mały klopsik i wrzucam go na patelnię. O tak. Spójrzcie, jak pięknie wyszło. A teraz dociskam go łopatką. Trzeba pamiętać, żeby go odwrócić. Czekajcie, co to za zapach? To okropne! Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pianki należy podpiec, aby były jeszcze smaczniejsze. I palnik jest do tego najlepszym narzędziem. Pozostało tylko dodać żelki i przykryć górną bułką. No i burger gotowy. Nie nazywaj tego czegoś burgerem. Nie mogę tego słuchać. Pokażę wam, czym jest prawdziwy burger. Oprócz sera trzeba dodać do niego bekon, który wcześniej podsmażyłem na patelni. I oczywiście im więcej warstw, tym lepiej. Ta-dam! Gotowe! Poznajcie najbardziej wystawnego burgera na świecie. No rzeczywiście, wyszło imponująco. Ale nie da się pokonać tradycji. Oto on, mój zwycięski burger. Co za aromat! Został już tylko ostatni akcent. Troszeczkę rozpuszczonego lizaka na wierzchu nie zaszkodzi. Proszę bardzo, to jest to! Prawdziwa uczta! Zobaczmy, zobaczmy! Ojej, jaki duży burger! I jaki pyszny! Zdecydowanie pretendent do wygranej. A co my tu mamy? No nie jest źle. To zwykły burger. Jadłam takiego wczoraj. O, a tu jest coś nowego. Wow, to słodki burger. Czuję Nutellę. Żelki. Świetny pomysł, braciszku. Ale i tak wygrywa burger szefa kuchni. Gratulacje. To miłe, choć nie jestem zaskoczony.
Jesteście gotowi na deser? Ja jestem. Chcę ciastka. Pewnie. To proste. Zrobię tak, jak lubisz. Zacznę od rozwałkowania ciasta. Wnusiu, przestań znęcać się nad tym ciastem. To już przesada. Zobacz, trzeba wziąć wałek i delikatnie je rozwałkować. O tak. Następnie trzeba wyciąć z ciastka okrągłe kawałki, widzisz? No nie wiem, babciu, to trochę nudne. Mam lepszy pomysł. Nie będę się męczyć. Jedno ciastko wystarczy. Lepiej zadbam o dodatki. Nasypię trochę M&M'sów i będzie idealnie. Można już wstawiać do piekarnika. Można, ale nie popasz się. Moje ciastka już są zarumienione. Jakie piękne. Daj spokój, babciu. Nie możesz wygrać tej rundy z tymi ciastkami. Tym bardziej, że wymyśliłem coś specjalnego. Ręce do góry. Dajcie spokój. Żartowałem. Zamiast nudnych ciasteczek zrobię niesamowity domek z pierników. Upiekłem już kilka sztuk. Pozostało je tylko skleić. Mam do tego krem. No i proszę, prawie gotowe. Cukier puder wygląda jak prawdziwy śnieg. To hipnotyzujące. Ojej, kochanie, twoje ciastka palą się. Wyciągaj je szybko. Co za smród. Na pewno to nie jest aromat zachęcający do jedzenia. Kto przygotował węgiel? I ja niby mam to jeść? Nie ma mowy. O, to wygląda ciekawiej. Cały jadalny domek. Jest taki pyszny. Super. Okej, spróbuję pozostałych ciastek. Apetyczne. Komu oddać zwycięstwo? Domek z piernika jest moim ulubionym. Nie miałem co do tego wątpliwości. Przez te konkursy znów jestem głodna. Chcę nuggetsy. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, nie śpi. Co mnie ominęło? A, robimy kurczaka. Nie byle jakiego kurczaka, a nuggetsy. Wiem, wiem. Trzeba wlać olej na patelnię i odpowiednio go rozgrzać. Babciu, jesteś jak szef kuchni. Daj mi olej, proszę. Jestem pewien, że sobie poradzę. Ej, czemu się nie leje? No dalej. Oj. Tak, nie o to mi chodziło. Teraz mam morze oleju. Ej, udawajmy, że to nie miało miejsca. Ale z ciebie ofiara. No cóż, nie można na to nic poradzić. Pierś z kurczaka kroję na małe kawałki. Teraz muszę zrobić panierkę. W jednej misce ubijam jajka, a do drugiej wsypuję bułkę tartą. Teraz zanurzam kurczaka w jajku. A następnie obtaczam w bułce. No i na patelnię. Dzięki temu uzyskam wspaniałą, chrupiącą skórkę. Ech, babciu, jesteś mistrzynią w gotowaniu. Nie sposób się oprzeć. Jakie gorące moje palce. Daj podmucham i jak lepiej. Nie trzeba było wkładać rąk na patelnię z gorącym olejem. Nie zawracajcie mi głowy. Postanowiłem zadbać o odrobinę luksusu, więc moje nuggetsy będą złote. Proszę bardzo, danie gotowe. A co ja mam robić? Wiem, przecież surowe nuggetsy sprzedawane są w każdym sklepie. Są dobre, ale nieco je ulepszę. Dodam sera. Im więcej, tym lepiej smakuje. Żeby nie pobrudzić rąk, nabiję nuggetsy na szpikulec. I zanurzę w serze. Jak babcia to robiła? Najpierw w jajku, a potem w bułce tartej. Tylko, że ja zrobię coś fajniejszego. Użyję cheetosów. Super, doskonała panierka. A teraz możemy smażyć. Najważniejsze, by smażyć z obydwu stron. Myślę, że wyszło mi idealnie. Nie dam ci wygrać. Mam coś w zanadrzu. Mój sekretny składnik.
Co to ma być? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, kto kogo załatwi. Co my tu mamy? Nuggetsy na patyczkach? Co to jest? Cheetosy? Fajnie. A co to? Jakiś dymek? Bardzo ładnie. Nigdy wcześniej nie jadłam złotych nuggetsów. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Będę musiała spróbować tych piękności. Pyszne. Nawet nie wiem, co wybrać. A nie. Wiem, te są najsmaczniejsze. No wreszcie jestem zwycięzcą. Napisz w komentarzach, jakie jest twoje ulubione danie. Może właśnie to przygotują nasi bohaterowie w kolejnym kulinarnym challenge'u. Do zobaczenia wkrótce na Parara!